A ja w takim razie przejdę do kolejnego przypadku i mamy Mariusza, Mariusza Stężałego. Czy jest Mariusz? Mariusz też wspominał mi o bardzo ciężkim przypadku, który chciał poruszyć. W takim razie jeszcze wywołam, może jest Oleg Myśliwiec. Jest Oleg? O, jest Oleg. To chodź, Oleg, naszykuj się już, bo już w ogóle przypadek Olka, na który trafiliśmy, to jest bardzo niesamowity i też chciałbym, żebyście posłuchali, bo właśnie to, kiedy rozwiązujemy go wspólnie, kiedy możemy razem pracować, kiedy możemy się dzielić tą wiedzą, wspierać na grupie, ale także korzystać ze specjalistów, sprawia, że te problemy nie są takie ciężkie. I o takim jednym z nich Mariusz nam chwilkę opowie. Witam serdecznie, Mariusz Stężały. Tak naprawdę do końca mi nie powiedziałeś, o czym mam mówić, także no, będę leciał od razu. Ale właśnie Mariusz to jest taka osoba, że okay. Bierze mikrofon, patrzcie i mówi. Dobra, powiem o takim przypadku podczas pierwszego flipa, który przerabialiśmy, bo mieliśmy taką zagwozdkę, bardzo długo szukałem mieszkania, znaczy bardzo długo, około półtora miesiąca i w końcu znalazłem mieszkanie razem z Rafałem Brodowskim. Postanowiliśmy w nie inwestować, ja wynegocjowałem 40 tysięcy rabatu na tym mieszkaniu. Czy was tam nie było trzech? Jeszcze Paweł Gorecki, tak. No właśnie. Wszyscy uczestnicy warsztatów, którzy razem zebrali się do kupy, żeby zainwestować. I to też jest bardzo ciekawa ścieżka, bo jeżeli jesteśmy sami, nie mamy tego kapitału, czasami trudno jest tam inwestować, to w grupie jest o wiele prościej. A jeżeli macie jeszcze osoba, która wam połączy was razem, tak, żebyście razem mogli to robić, to już w ogóle jest sukces. Proszę bardzo. Tak, ja jak w ogóle zaczynałem warsztaty, to byłem w dosyć cięższych sytuacji, ponieważ kiedyś straciłem 500 000 złotych na biznesie i zanim się odgrzebałem z tego 500 000 złotych, to już bankrutowałem po raz drugi, tylko wtedy już na milion. Także była to bardzo ciężka sytuacja i ja szukałem po prostu... To są brawa dlatego, że wyszedłeś z tego, nie dlatego, że popłynąłeś. Tak, tak. W końcu nie popłynąłem. Kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, ale właśnie potrzebowałem takiego mentoringu. Potrzebowałem osoby, która mnie podniesie z tego. Ja wtedy po prostu potrzebowałem dużo kasy, ale nie miałem kasy, więc ostatnią kasę, jaką miałem, to wydałem na warsztaty u Wojciecha. Mówię ryzyk fizyk, najwyżej mnie wyroluje i tyle. I tak nic nie mam i tak nic nie mam do stracenia. Dzisiaj z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to tak naprawdę ja podpisując umowę z Wojciechem, to nie był po prostu tylko taki kwitek papieru, tylko to była po prostu, to był taki voucher do nieograniczonych możliwości. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, co mnie czeka. Ja byłem żółtodziobem, nie miałem pojęcia o nieruchomościach, nie miałem pojęcia, jak się na tym zarabia, tylko słyszałem, że się dużo zarabia. I ja nie wiedziałem, że ja po 2 latach będę miał swoją ekipę remontową, że miesięcznie będzie na moje konto wpływało 35 tysięcy złotych czynszu z wynajmów, że będę robił flipa, na którym mogę zarobić ponad 120 tysięcy złotych, bo właśnie go kończymy. Wczoraj miał się skończyć remont, ale oczywiście się nie skończył. Tak jak to bywa, także dla mnie to, że ja przystąpiłem do Wojciecha, zaufałem mu, to dla mnie to był taki po prostu bilet do fabryki czekolady. I to takiej naprawdę dobrej czekolady z orzechami. Ale wracając do tego pierwszego flipa, no to wynegocjowałem już tą zniżkę 40 tysięcy złotych na mieszkaniu z 260 tysięcy na 220. I dzień przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedająca zaczęła coś kombinować i powiedziała wtedy, że cena idzie w górę, ponieważ ona ma następnego klienta, który nie daje 220 tak jak my, tylko on daje 225. Więc jak panowie chcecie kupić to mieszkanie, to coś musimy pomyśleć. No to Rafał mówi, to może damy 227 i będzie okej. Okay. Mówię, nie, słuchajcie, zadzwonimy do Wojciecha. Więc zadzwoniliśmy do Wojciecha i powiedzieliśmy Wojciechowi o tej sytuacji i Wojciech po prostu powiedział tak, słuchajcie, to jest po prostu trik, tak? Tam jeszcze oczywiście pośrednik brał udział w sprzedaży. To jest po prostu trik. Oni chcą po prostu was zrolować jeszcze na 7 koła przed samym podpisaniem umowy. Nie dajcie się po prostu, powiedzieć, że wy stoicie twardo przy tej cenie. Jeżeli ktoś proponuje 225 i ponoć płaci gotówką, to po co ta kobieta wam w ogóle o tym mówi? Przecież mogła mu sprzedać od razu, tak? Nawet nie musiała do was dzwonić. I my zrobiliśmy po prostu tak, jak powiedział nam Wojtek wtedy i w końcu kupiliśmy to mieszkanie za 220.
Zarobiliśmy tam na mnie chyba około 40 tysięcy, ale zobaczcie, co jest ważne. Zadzwoniliśmy i porozmawialiśmy z Wojtkiem tylko kilka minut i zarobiliśmy 7 tysięcy złotych. To skoro jedna rada jest warta 7 tysięcy złotych, to wyobraźcie sobie, ile jest warta wiedza pozyskana przez 2 lata na takich warsztatach. To jest kosmos. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Mariusz za to wystąpienie nic nie ma. Nic, totalnie. Ale dziękuję serdecznie. To jest naprawdę miłe i szczere, jeżeli się takie rzeczy słyszy. Także póki jeszcze mam parę sekund, no to przed tym zacnym audytorium chciałem się za wszystko podziękować, bo naprawdę moje życie się zmieniło o 180 stopni. Mariusz, ja wiem, że ty też chyba z inwestorami współpracujesz, nie? Współpracuję z inwestorami. Ja w ogóle, jak przyszedłem na warsztat, ja nie miałem pojęcia, co się stanie, tak? Dzisiaj, jakbym wiedział, ile to jest warte, to ja bym nawet 10 razy tyle zapłacił, żeby z wami się bawić, z wami się uczyć. Ja mam dzisiaj inwestora w Oslo, w Atenach, mam jeszcze innych. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że tak się da, tak? To się dzieje. Ostatnio to się wszystko stało tak szybko, że ja na tym nie nadążam. Moja firma, która prawie straciła znów milion, dalej istnieje. Ja w niej nic nie robię, ta firma funkcjonuje, ja się po prostu tylko zajmuję wyłącznie nieruchomościami, ja już po prostu się z tym nie wyrabiam. Mam koordynatora do spraw remontów, mam asystentkę, mam ludzi, którzy zarządzają najmami, mam osoby, które sprzątają, mam swoją ekipę remontową. Nie wiem nawet, kiedy to się stało. Po prostu z dnia na dzień to tak szybko zapierdziela, że nie nadążam za tym. Super, dziękujemy ślicznie. Jeżeli chcecie z Mariuszem porozmawiać, to też na przerwie, ale w oddziale wrocławskim Mariusza możecie spotkać, a także Mariusz od czasu do czasu grzecznościowo, ponieważ bardzo dobrze mu idzie rozgrywając rentiera, czasami go proszę, robi rozgrywki w Polsce południowo-zachodniej, możecie go spotkać we Wrocławiu, czasami też w innych miejscowościach, można wejść na stronę właśnie terminarz.grarentier.pl i zobaczyć i wtedy spotkać się z Mariuszem też, porozmawiać sobie przy zabawie. Dokładnie, zapraszam, ja organizuję gry w rentiera na Dolnym Śląsku, we wtorek gramy we Wrocławiu, także kto ma ochotę, zapraszam. Dzięki za wszystko.